Wszystkim. Słuchajcie, dajcie znać, czy nas słychać i widać. Tutaj na czacie, na dole najlepiej. Już ktoś pisze, okej. Okay. Cześć, cześć Jerzy, cześć Aga. Okej, okay, super. Czyli jesteście. Fajnie. Słuchajcie, witajcie na webinarze pod tytułem Jak sprzedają Polacy, czyli trendy dla e-commerce. Dzisiaj jest z nami Wojciech Zwojacki z BaseLinker. Cześć Wojtek. Cześć wszystkim. Cześć Adrian. Hej. Wojtek odpowiada za rozwój i pozyskiwanie klientów BaseLinkera właśnie w Polsce. Na co dzień zajmuje się realizacją strategii komercyjnej i koordynacją działań marketingowych skierowanych właśnie do sprzedawców w Polsce. Dodatkowo Wojtek współpracuje też z zewnętrznymi partnerami w zakresie promocji technologii i narzędzi dla sklepów internetowych. Fajnie, Wojtek, że przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Adrianna Szymańska i będę moderatorką dzisiejszego spotkania. Wojtek natomiast przygotował dzisiejsze wystąpienie przede wszystkim dla osób, które już posiadają swój sklep internetowy albo planują go w najbliższym czasie założyć. W tej prezentacji, bo już ją widziałam, znajdzie się też wiedza również dla specjalistów e-commerce, ale też dla wszystkich zainteresowanych tak naprawdę branżą, no bo będziemy mówić głównie o trendach. Całość spotkania będzie trwała około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli pytania tutaj w trakcie prezentacji, proszę zapisujcie je na czacie. Ja postaram się je wyłapać, spisać, żeby Wojtek mógł na nie odpowiedzieć po prezentacji. Oczywiście całość webinaru to jest najważniejsze, jest nagrywana, będzie dostępna za około tydzień na Waszych skrzynkach mailowych, będzie dostępna też na naszym YouTubie później. No a teraz tak naprawdę zostawiam Was z Wojciechem, który przekaże Wam wiedzę i inspiracje na temat e-commerce. Wojtek, żółta scena jest Twoja. Dzięki. Dzięki, cześć wszystkim raz jeszcze. Ja faktycznie dzisiaj postaram się przedstawić to, co obserwowaliśmy w BaseLinkerze w tamtym roku i co widzimy jako nowe obserwacje na rok 2023. Pytania myślę, że fajnie jak się pojawią, wykorzystujcie czat do tego, żeby je zadawać na koniec spotkania. Postaramy się do nich wrócić. No i cóż, myślę, że możemy rozpoczynać tą część prezentacyjną. Faktycznie przygotowaliśmy kilka informacji z branży i z tego, co widzimy, jak obserwujemy rynek. To nasze spotkanie tak podzieliłem na pięć podpunktów. To taka krótka agenda i sobie punkt po punkcie o tym pogadamy. Jeśli chodzi o poznanie nas i poznanie BaseLinkera jako narzędzia, czy tego, czym ja się zajmuję w BaseLinkerze, no to tak jak Adrianna wspomniała, odpowiadam za część marketingową i sprzedażową skierowaną na rynek w Polsce, czyli na pozyskiwanie i utrzymywanie użytkowników, którzy z BaseLinkera korzystają w Polsce. Dajcie w ogóle znać na czacie, czy są tutaj klienci BaseLinkera, którzy na co dzień z narzędzia korzystają i mają do niego dostęp. Sam system jest wykorzystywany przez ponad 20 tysięcy firm i jest takim parasolem dla wszystkich integracji w e-commerce, czyli jeśli prowadzicie sklep, sprzedajecie na marketplace'ach, to możecie wszystko połączyć w jednym miejscu i to zautomatyzować. No tak, to o czym wspomniałem, czyli kwestia produktowa i czym jest sam BaseLinker. O, fajnie, że tutaj pan Marcin testuje, pani Ania korzysta, super. No i przejdźmy do tego, gdzie sprzedają Polacy, bo myślę, że gdzie i co to będzie kluczowy aspekt tego, żeby zamknąć klamrą tą prezentację. My też sporo obserwujemy w BaseLinkerze tych zachowań rynkowych i zachowań konsumentów i sprzedawców. Myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczę, jeśli w temacie marketplace'ów opowiem o tym, że Allegro jest tutaj liderem rynku i myślę, że my też to widzimy po naszej stronie wśród trendów i zachowań, że marketplace
numer jeden w Polsce to dziś Allegro. Pewnie wy też, czy to ze strony sprzedawcy, czy ze strony konsumenta, dokonujecie tam zakupów. Aktualnie Allegro w Polsce dociera do ponad 22 milionów użytkowników miesięcznie. No i jest to top 10 światowych rankingów marketplace. No i w Polsce jako rodzimy wiedzie prym i zajmuje pierwsze miejsce. Patrząc natomiast na rok 2022, ten, który nam minął, no to mieliśmy bardzo agresywną kampanię Shopee. Bardziej jak zaktywizowały się też platformy, jak takie platformy jak Early, eBay i Amazon. eBay ogłosił w połowie bodajże tamtego roku, że wchodzi do Polski i będzie starał się pozyskiwać sprzedawców w Polsce, którzy zarówno będą towary eksportować, jak i też będą towary wystawiać na polskim eBayu. No i też swoją działalność zaktywizowało Early i Amazon, który dociera do sprzedawców w Polsce, chcąc zaktywizować ich działania. My z naszej strony każdy z tych marketplace'ów, rozwój tych marketplace'ów obserwujemy i rozwijamy integrację, no ponieważ integracja z Allegro jest najbardziej i najlepiej rozwiniętą integracją w Baselinkerze. Wynika to z tego, że korzysta z niej dużo klientów i jest też intencja po stronie Allegro, żeby tą integrację rozwijać. Tak samo są rozwijane teraz inne integracje tych wschodzących marketplace'ów w Polsce. Myślę, że takie pytanie branżowe, które zdominowało cały styczeń po tym, jak Shopee ogłosiło wycofanie się z Polski, no to co dalej i co po Shopee. Tutaj wracam do tych trendów, które my obserwujemy wśród naszych użytkowników, czyli sprzedawców, bo jest bardzo duże zainteresowanie po pierwsze rozwijaniem sprzedaży na Allegro, ale też wyjście na nowe rynki w taki bardzo zautomatyzowany i ułatwiony sposób. Tak jak tutaj pan Marcin na czacie wspomina, eBay ułatwił wyjście na Niemcy i UK, tak eMAG ułatwia sprzedaż na rynek rumuński. Myślę, że eBay i eMAG w Rumunii jest w bardzo podobnej skali tym, czym Allegro w Polsce. Jest to taki numer jeden, jeśli chodzi o marketplace'y, więc widzimy bardzo duże zainteresowanie sprzedawców wystawianiem tam produktów. Też umożliwiliśmy automatyczne tłumaczenie ofert na dowolny język, żeby sprzedawcy mogli wysyłać i tworzyć oferty na zagraniczne portale. No i wspomniany Amazon i Early lokalnie, Amazon też nastawiony na eksport i na sprzedaż w Polsce. Widzimy też taką migrację między innymi z sprzedawców, którzy byli związani z Shopee, do tego, żeby eksplorować nowe marketplace'y. No to się wiąże też z tym trendem wielokanałowości, który obserwujemy już od kilku lat i myślę, że też od strony konsumenckiej to widać, że każdy z nas stara się przeszukać minimum 2-3 miejsca, albo prawie każdy stara się przeszukać minimum 2-3 miejsca, 2-3 portale, żeby znaleźć odpowiednią aukcję, odpowiedni produkt. To też wynika z całej sytuacji makroekonomicznej, która nas jako konsumentów dotyka i o tym też opowiem później. To, co jest myślę sporą nowinką i nie jest tak komunikowane jeszcze szeroko, to wschodzące gwiazdy marketplace'ów na polskim rynku. Od dzisiaj jest dostępna integracja w Baselinkerze z platformą Joom. To jest marketplace o łotewskich korzeniach. Być może już słyszeliście o Joomie, czy na jakichś branżowych grupach się pojawił. Platforma ma zakusy wejścia na polski rynek i jest zdecydowana, żeby pracować z polskimi sprzedawcami. Myślę, że ten webinar to jest w ogóle pierwsze miejsce, gdzie o tym mówimy, że integracja z Baselinkerem jest już dostępna i każdy, kto ma konto w Baselinkerze, może sobie rozszerzyć też sprzedaż na ten nowy
na ten nowy portal. Kilka faktów o tej platformie. Ona myślę, że będą istotne w tej komunikacji w ogóle na rynku e-commerce'owym w Polsce w 2023 roku. Wish to jest kolejny portal, kolejny marketplace, który w Polsce, który do Polski puka, do drzwi polskiego rynku. I ta integracja, czy ten launch jest planowany na wiosnę tego roku. Myślę, że warto przeszukiwać informacje branżowe na temat tych dwóch graczy, bo wydaje się, że ich decyzja o wejściu na polski rynek jest trwała. No oczywiście te pewnie decyzje biznesowe się będą toczyć w trakcie, natomiast to są dwie nowinki i dwie nowości, które w polskim rynku w tym roku zagoszczą, i to jako takie rozwinięcie tej kwestii, co po Shopee i gdzie prowadzić sprzedaż. Jeśli chodzi o tamten rok i lata wcześniejsze, mam na myśli platformy sklepowe i trendy, które obserwujemy, to w Polsce, na polskim rynku, wśród sprzedawców dominują technologie open source'owe, takie jak WooCommerce czy PrestaShop. I wynika to z tego, że są oczywiście w podstawowych wersjach darmowe, natomiast obserwujemy to, że zmniejsza się ten dług technologiczny osób, które zajmują się e-commerce'em, i też rozwija się sektor usługowy firm, które pomagają w konfiguracji, czy w ustawieniu, czy w tworzeniu sklepów opartych na platformach open source'owych. To jest trend, który utrzymuje się od dłuższego czasu. Pamiętajcie, że mamy obok platformy, które oferują sklepy, które oferują platformy i silniki sklepowe w modelu subskrypcyjnym, czyli jest to gotowa integracja. Natomiast mimo to prym w Polsce wiodą platformy open source'owe, takie właśnie jak WooCommerce czy Presta. Dodatkowo jest bardzo silny trend dropshippingu, gdzie platformy jak SkyShop czy inne tego typu rozwiązania zyskują nowych sympatyków i zyskują osoby, które chcą sprawdzić się w tym biznesie, czy traktują to jako typową aktywność biznesową obok głównego źródła przychodu. I też widzimy wzrost Shopify jako właśnie platformy SaaS-owej w kontekście integracji i tego, ile takich integracji w Pacemakerze się pojawia. Ja zachęcam też do tego, żeby sobie zweryfikować, jeśli chcecie zakładać sklep internetowy, na jaką skalę, na jakim etapie, która technologia będzie najbardziej odpowiednia. Natomiast bardzo widoczny jest ten trend, gdzie są firmy zewnętrzne, czy partnerzy, czy konfiguratorzy tych sklepów, gdzie każdy, kto chce sprawdzić się w e-commerce, może z takiego wsparcia skorzystać i zlecić wykonanie sklepu internetowego. Czat mi tutaj się pojawia i tak odwracam wzrok. Wrócimy do tych wszystkich pytań produktowych na koniec prezentacji. Pewnie Adrianna je zbierze. Więc kończąc wątek sklepowy, myślę, że taka kluczowa kwestia do wyniesienia z tego wątku to silny udział platform open source, które nie są najprostsze do skonfigurowania, ale zmniejsza się dług technologiczny osób, które zajmują się e-commerce'em i wchodzą w e-commerce. Wynika to też z tego, że jest dużo edukacji na rynku i firm, które edukują, jak sklep założyć, czy to krok po kroku, czy zrobią to za klienta w ramach swoich usług. Co sprzedają Polacy? Myślę, że to jest o tyle istotna kwestia, bo od kilku lat jest obserwowany właściwie brak zmian w tych czterech kategoriach, które my tutaj też obserwujemy po swojej stronie, i to zgodne jest z tym, co raportuje Gemius. Mamy bardzo dobrze rozwinięte cztery, właściwie trzy sektory produktów.
moda, edukacja, sprzęt fitness i co ciekawe, produkty spożywcze czy produkty FMCG, które myślę, że jeszcze 5 lat temu to nie było tak oczywiste, żeby produkty spożywcze czy produkty FMCG kupować przez internet. Dzisiaj jest bardzo duża konkurencja i bardzo duży segment sprzedawców, którzy oferują wszystko to, co jest dobrem szybko zbywalnym właśnie w opcji zakupu online. Być może będzie to ewoluowało też do modeli subskrypcyjnych, no bo te towary rotują i są w domach, gospodarstwach domowych potrzebne. Natomiast w kontekście branży modowej to jest też taki trend, który utrzymuje się od dłuższego czasu, czyli kupujemy ciuchy przez internet, kupujemy ubrania przez internet. Na przykładzie rynku obuwniczego, który myślę, że też jest w Polsce szczególnie dobrym przykładem, gdzie jest kilku graczy, gdzie obuwia oferują online przy możliwości mierzenia stopy, dobierania rozmiaru. Myślę, że 10 lat temu nie do pomyślenia, czy 15 lat temu nie do pomyślenia. W każdym mieście roiło się od sklepów z butami i tam się dokonywało tego zakupu. Edukacja to możliwość pozyskiwania klientów online poprzez promocję wszelkiego rodzaju materiałów wytworzonych. To znaczy, kiedy myślimy o edukacji, nie chodzi o typowo książki, natomiast czy o jakieś materiały wizualne, ale jest bardzo wielu mniejszych sprzedawców, którzy oferują swoją wiedzę w formie e-booków, w formie szkoleń, kursów i jest to widoczne w sprzedaży online. Sprzęt fitness, myślę, że to jest sektor, który szczególnie w ostatnich 2 latach w Polsce wzrósł, jeśli chodzi o sprzedaż online. Mieliśmy ten okres, gdzie większość z nas żyła w odosobnieniu, w zamknięciu w mieszkaniach czy w swoich domach i zapotrzebowanie na sprzęt fitness, który będzie w domu dostępny, wtedy był w piku. Dzisiaj też widzimy, że z końcem roku ten trend się utrzymał. Jak sprzedają Polacy, jakie są inspiracje od strony sprzedawców? I to myślę, że jest taka najbardziej wartościowa część prezentacji z perspektywy obserwacji zachowań konsumentów, ale też zachowań sprzedawców, którzy aktywnie reagują na to, jak zachowuje się rynek. Proszę, pamiętajcie, że dzisiaj wrażliwość cenowa konsumentów sprawia, że zakupów dokonujemy dłużej i jesteśmy w stanie więcej czasu poświęcić na to, żeby podjąć decyzję o zakupie czy to produktu, czy usługi. Dotyczy to, myślę, że wszystkich sektorów i też przekłada się na to, jak konsumujemy internet, jak konsumujemy portale marketplace'owe, na co zwracamy uwagę, będąc na sklepie internetowym. Kiedyś myślę, że kluczowa była kwestia zwrotu. Dzisiaj ten zwrot nam się ustandaryzował. Oczekujemy tego, że zwrot będzie darmowy i nie poniesiemy za to dodatkowych kosztów. A aktualnie doszły do tego inne czynniki, które no, definiują to, ile kupujemy, jak kupujemy i ile czasu na to poświęcamy. Pierwszą taką kwestią, którą widzimy we wzroście i w takim trendzie, to wielokanałowość. Ale mam na myśli wielokanałowość bardziej wynikającą ze zrozumienia z tego, że konsumenci dzisiaj szperają po internecie dłużej, zanim dokonają zakupu i sprzedawcy bardzo chcą w tym szperaniu być uwzględnieni w wielu miejscach. Czyli jeśli ja znajdę dany produkt na sklepie internetowym, który jest specjalistycznym sklepem, to mimo wszystko przeszukam też Allegro, czy ten sam produkt tego samego producenta jest oferowany na jakimś marketplace w bardziej korzystnej cenie, czy w bardziej korzystnym pakiecie, czy w warunkach.
zwrotu, w warunkach, lepszych warunkach zakupu, w jakimś bundlu czy w jakiejś paczce produktów. Z czystej ciekawości, z czystego sprawdzenia i takiego upewnienia się, że dokonuję najlepszego wyboru, który dla mnie jako konsumenta będzie najbardziej korzystny. Dodatkowo dochodzi do tego trend, który rośnie przy dokonywaniu zakupów na telefonach komórkowych. Myślę, że większość z nas przegląda w wolnej chwili aplikacje zakupowe czy strony internetowe tam, gdzie chce dokonać zakupu. Więc warto, żeby sprzedawcy, albo jeśli myślicie o tym, żeby się pojawiać w internecie i wystawiać swoje produkty, mieli możliwość docierania różnymi kanałami do konsumentów. Myślę, że dla tych bardziej zaawansowanych istotna jest też ścieżka atrybucji tego klienta, czyli ile razy on się zetknął z naszym sklepem, aplikacją, na jakim urządzeniu, zanim dokonał zakupu. Większość z nas używa wielu kanałów, no bo większość z nas chce dokonać najlepszego wyboru. Kolejna rzecz, o której już wspominaliśmy, to jest ekspansja na rynki zagraniczne i szczególnie w połowie tamtego roku zauważyliśmy i zaobserwowaliśmy ogromny wzrost zainteresowania wśród polskich sprzedawców tym, jak pozyskać nowych klientów. No bo prowadząc sklep internetowy, możemy zwiększać jego przychody, na przykład dosprzedając inne produkty tym samym klientom, możemy zwiększać liczbę produktów albo docierać do nowych klientów na nowych rynkach i oferować też produkty w innej walucie na zupełnie innej przestrzeni handlowej, jaką są marketplace'y. I tutaj z naszym też partnerem przygotowaliśmy takie zestawienie a propos zainteresowania i prognoz na rynek 2023, jeśli chodzi o sprzedaż cross-border. 65% użytkowników bramki Cinkcia-Szpej jest zainteresowana i prowadzi sprzedaż zagraniczną. 1% planuje w tym roku się tym zainteresować. I myślę, że biorąc pod uwagę aktywność marketingową też firm, marketplace'ów samych w sobie, ten trend będzie się utrzymywał i myślę, że jeśli już dziś zaczynacie myśleć o sklepie, to warto wykorzystać dostępne technologie, żeby spróbować też sprzedawać za granicą. Być może ktoś na czacie już to robi i może się podzielić sukcesami czy swoimi obserwacjami. To jest też dla sprzedawcy w Polsce niezwykle cenna lekcja, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego rodzaju standardów dla polskich kupujących, co niekoniecznie może być odwzorowane na innych rynkach. Jeśli chcemy sprzedawać w Rumunii, warto sobie zostawić taką furtkę, żeby zrozumieć, jak rynek e-commerce funkcjonuje w Rumunii, jakie formy dostawy są preferowane, jakie formy płatności są preferowane i skolerować to z tym, co już dzisiaj wiemy o polskich sprzedawcach, bo nie zawsze to jest przełożeniem jeden na jeden, chociaż wydawałoby się, że zakupy w internecie to dość ujednolicony proces, niezależnie od tego, gdzie tego zakupu się dokonuje. No i tak, wracając do tematów już tych marketplace'owych, tutaj faktem jest to, że narzędzia takie jak BaseLinker czy integratory, które oferują mnogość integracji w jednym narzędziu, pomagają klientom opublikować oferty i przerzucić oferty z jednego marketplace'u na drugi, włączając w to automatyczne tłumaczenia. Część sklepów oferuje takie integracje, część sklepów wykorzystuje właśnie zewnętrzne integratory. Natomiast planując i wchodząc w ten trend, musimy też pamiętać o całej obsłudze operacji posprzedażowych, czyli kwestia komunikacji z klientami w odpowiednim języku, kwestia dopasowania stawek podatków za naszą sprzedaż, kwestia faktur i tego, jak wygląda, jak jest ustandaryzowany format faktur na danym rynku, czy jest w lokalnym języku i jak ci klienci chcą się rozliczać. No i w 2021 roku
Wartość rynku cross-border w Polsce wyniosła 61 miliardów i to 19% polskiego e-commerce. Za tamten rok do takich źródeł, którymi moglibyśmy się podzielić, nie dotarłem, ale warto to obserwować, o ile ten rynek, wartość tego rynku nominalnie wzrośnie w 2022 roku. Krótkie podsumowanie o wątku ekspansji zagranicznej i gdzie można sprzedawać. Tak jak mówiłem, w Rumunii, eMAG jest tak silny w Rumunii jak Allegro w Polsce. Niemcy to Amazon, eBay, Otto i Kaufland. Kaufland sieć znana w Polsce raczej ze sklepów stacjonarnych. Wielka Brytania, Amazon, eBay, Etsy i Onbuy. Przepraszam, już jestem. Zachowania konsumenckie, bo to jest to trend, który to są zachowania, które determinują to, jak wygląda branża e-commerce. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy bardzo dużo opcji dostawy i jako konsumenci zwracamy na to szczególną uwagę. Czy ja mogę zamówić do paczkomatu, czy mogę zamówić do przez kuriera, czy do punktu odbioru. Chcemy mieć ten wybór i to zachowanie konsumenckie jest kluczowe do tego, jak powinien funkcjonować na przestrzeni przyszłego, obecnego i następnych lat każdy sklep internetowy. Natomiast z kluczowymi graczami rynku przewoźników w Polsce, czyli z InPostem, czy z wysyłkami oferowanymi przez Allegro, kurierami czy krajowym naszym przewoźnikiem, każdy sklep internetowy powinien być zintegrowany, czyli oferować możliwość wydrukowania czy wygenerowania etykiety dla danego przewoźnika, co oznacza, że z każdym z nich trzeba taką integrację utrzymywać. Integracje kurierskie są dla sklepów internetowych kluczowe, ale też bardzo wymagające. Więc warto poszukać takiego rozwiązania, które oferuje jedno API do zintegrowania integracji kurierskich ze sklepem, po to, żeby utrzymywać czy współpracować z jednym partnerem, a nie z 12 czy z 6 partnerami, których mamy na sklepie, no bo wymaga to dużego nakładu pracy. To, o czym mówiłem, czyli jak to jest, jak bardzo istotne jest dla konsumentów możliwość wysyłki w formie dostawy i w szybkości dostawy. I my tutaj w Polsce też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, to możecie potwierdzić na czacie, że tak postrzegamy, jeśli towar ma iść 4 dni, no to już jest długo. To już tak raczej poszukamy czegoś, żeby było u nas jutro. No pojutrze to jest maks, a tym bardziej jak nadchodzi weekend, no to wolelibyśmy mieć ten produkt już u siebie w piątek czy tam w czwartek po południu. I notorycznie zdarza się, że szukamy takiej opcji, czy wyfiltrujemy taką opcję na listingu, która oferuje szybszą dostawę i to jest myślę, że coś nieunikalnego dla wszystkich krajów, jeśli chodzi o możliwości, jakie chcemy spotkać na swojej drodze, robiąc zakupy w internecie. Kolejna rzecz, kolejny trend i kolejne obserwacje, które z naszej strony chcemy zwrócić na to uwagę, to dropshipping. I mimo tego, że wydawałoby się, że ten model ma już najlepsze czasy za sobą, to nadal jest ogromne zainteresowanie osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z e-commerce właśnie zaczynając od dropshippingu. Dla tych, którzy o dropshippingu nie słyszeli wcześniej, jest to model, kiedy hurtownia wysyła produkty do klientów pozyskanych przeze mnie bezpośrednio. Ja ich nie biorę, ja ich nie towaruję, nie składuję u siebie. Prowadzę promocje i wystawiam aukcje produktów, które są dostępne w hurtowni, ale to hurtownia zajmuje się wysyłką i informowaniem klienta, na jakim etapie wysyłka jest. Czyli niska inwestycja, właściwie żadna inwestycja w produkty, inwestycja w promocje, w sklepy czy wprowadzenie tych ofert na marketplace'y.
Nie musimy wynajmować powierzchni magazynu czy zatrudniać pracowników pakujących. Zajmujemy się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem klientów. Mimo tego, że wydawałoby się, że ten trend jest już na fali, czy był na fali kilka lat temu, to nadal widzimy bardzo duże zainteresowanie osób, które na przykład nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej, ale chciałyby spróbować. Wątek w ogóle prowadzenia biznesu online bez działalności to jest też ciekawa rzecz, bo do pewnego pułapu można to w Polsce robić. Więc każdego miesiąca obserwujemy duże zainteresowanie wykorzystywaniem BaseLinkera do tego, żeby połączyć oferty z daną hurtownią i też widzimy taki trend automatyzacji sprzedaży B2B. To znaczy hurtownia bardzo by chciała sprzedawać więcej produktów, klienci, czyli ci, którzy zajmują się dropshippingiem, chcieliby jak najwięcej automatyzować. Firma kupuje od firmy, z tym, że ten klient nie chciałby dużo czasu spędzać nad obsługą tych zamówień i chce to wszystko zautomatyzować i mieć możliwość tylko wystawiania ofert na nowych miejscach, skupić się na tych czynnościach przychodowych dla jego biznesu. No i tak, wracamy do zachowań konsumenckich, które są wokół wrażliwości cenowej, no bo jako konsument ja jestem wrażliwy cenowo, ale jako przedsiębiorca też jestem wrażliwy cenowo i też chciałbym niwelować koszty stałe prowadzenia mojego biznesu, więc chcę zaoszczędzić. Mogę zaoszczędzić kasę, mogę zaoszczędzić czas. Wszelkiego rodzaju oszczędności mnie interesują i myślę, że to totalnie naturalne i zrozumiałe, że chcemy sprawdzić, na czym możemy, gdzie możemy zoptymalizować koszty. No więc tak, jeśli chodzi o sklepy internetowe, to tak jak wspomniałem, wtyczki kurierskie czy wtyczki, które oferują platformy do obsługi procesów, drukowań, powielania zamówień na przykład, wystawianie ofert, wtyczki do marketplace'ów wymagają zakupu, jest to często inwestycja na dłuższy czas, czyli daną wtyczkę trzeba kupić na rok. Każda wtyczka albo większość z nich ma innego producenta, więc mamy za każdą wtyczką inną firmę, z którą się musimy kontaktować i ją utrzymywać. No więc ponownie widzimy, że jest trend do wybierania rozwiązań, które to wszystko kumulują i pozwalają klientom mieć wszystko w jednym miejscu, tak żeby biznes funkcjonował sprawnie i nie generował takich znaków zapytania czy czerwonych flag przy prowadzeniu sklepu. To samo jeśli chodzi o marketplace, chociaż tutaj główną walutą jest czas. Widzimy coraz więcej zapytań wśród firm, które zaczynają pracę z BaseLinkerem i są to sklepy czy biznesy, które sprzedają w internecie. Jak można zoptymalizować obsługę platform marketplace i jak przy najmniejszej inwestycji czasu wystawić jak najwięcej ofert w różnych miejscach, no bo chcemy też te biznesy dywersyfikować i nie uzależniać się od jednej platformy, raczej działać minimum trzytorowo czy nawet czterotorowo, żeby w razie spadku sprzedaży na jednej z platform mieć dochody i przychody z drugiej. Uruchomiliśmy też taką stronę, czy sprzedaż dzisiaj siadła.pl. To jest miejsce, gdzie analizujemy dane z BaseLinkera z przedostatnich 3 tygodni i dużo społeczności, które sprzedają w internecie, dużo społeczności przedsiębiorców często się dopytuje, jak tam dzisiaj sprzedaż, więc żeby wyjść trochę naprzeciw, to zrobiliśmy taką stronę, gdzie można zobaczyć, czy w skali makro w Polsce dzisiaj, jeśli mamy czwartek, czy wcześniejsze czwartki, to była lepsza sprzedaż, czy gorsza sprzedaż. W ramach ciekawostki myślę, że możecie sobie taką stronę zapisać. Może wyślemy ją w podsumowaniu, czy sprzedaż dzisiaj siadła.pl. Perspektywy. O tak, to prawda, Diana, to jest stronka na czacie. Perspektywy rynku. Myślę, że warto mówić o tym w skali makro i tego, jak rośnie e-commerce w Polsce. Pamiętajcie, że mieliśmy rok 2021, który przez pandemię był okresem, gdzie e-commerce rósł dużo szybciej niż jakakolwiek inna branża.
Natomiast patrząc po ilości sklepów, które powstają, myślę, że jest ten nadal trend wzrostowy utrzymany, a w liczbach nominalnych no to prognozuje się, że do 2027 to już będzie 190 miliardów złotych. I te kluczowe kategorie, o których wspominaliśmy, będą stanowiły połowę tej wartości sprzedaży. Więc no pytanie, i myślę, że to jest pytanie raczej pod dyskusję, czy raczej celować w to, co jest popularne i sprzedawać produkty, które stanowią dużą część rynku, czy raczej skupić się na produktach bardziej niszowych i szukać tych klientów w innym sektorze. No to oczywiście dotyczy całej strategii budowania sklepu internetowego, co my chcemy sprzedawać, na jakiej marżowości, jaka jest konkurencja, czy to, że jest konkurencja, to dobrze, czy źle, no bo jak jest konkurencja, to już jest klient na nasze produkty i musimy zbudować tą przewagę. Ja jeszcze tak od siebie powiem, że jak rozmawiam z naszymi klientami, to widzę bardzo duży zapotrzebowanie na budowanie własnych sklepów, własnych marek. Bardzo wielu z nich się z tym mierzy i chce się wybić. Oczywiście wynika to z tego, że sprzedaż własnych produktów na własnym sklepie pod własną marką to przede wszystkim brak prowizji od marketplace'ów i możliwość większego kontrolowania biznesu, no bo widzimy wszystkie zachowania konsumentów na naszym sklepie. Nie mamy żadnych pośredników pomiędzy, wysyłamy bezpośrednio do klienta i rozbudowujemy to portfolio w pełni kontrolując to, co się dzieje w naszej firmie. Gdybyście chcieli sobie potestować BaseLinkera, to tutaj jest, chyba to też wyślemy, 30 dni okresu testowego za darmo. Standardowo jest 14, możecie też do mnie pisać na LinkedInie. Ja nazywam się raz jeszcze Wojtek Wojacki i tutaj możemy się złapać. bok@BaseLinker to jest też kontakt, który obsługuję, więc tam jak napiszecie, że to jest pytanie do Wojtka, to na pewno koledzy w zespole to zapytanie przekierują. To, co myślę, jest takim dobrym podsumowaniem tej prezentacji, to jak myślimy o e-commerce w 2023 roku, to na pewno myślmy o tym, żeby polscy sprzedawcy sprzedawali za granicą i wchodzili na nowe rynki, bo to dla nich jest właściwie nie powoduje żadnych strat, a jest tylko szansą na to, żeby pozyskiwać nowych klientów i nie ma tych złych stron, żeby spróbować. No i myślmy o tych typowych kategoriach, które będą dominowały rynek online i o sklepach internetowych jako budowaniu własnej marki. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o część prezentacji. No widziałem tak w tle, że pojawiają się tutaj pytania. Nie wiem, Adriana, czy ci się udało jakieś wyłuskać, chętnie odpowiem, jeśli będę znał odpowiedź. Bardzo dziękuję za prezentację. Naprawdę mnóstwo wiedzy i inspiracji zarówno dla początkujących, jak i również dla posiadaczy własnych e-commerce'ów. Tak, pojawiły się pytania, to już nawet padły odpowiedzi, ale zadam ci je. Czy BaseLinker potrafi wyeksportować produkty, które obecnie ktoś może mieć w Allegro, do nowo utworzonego sklepu PrestaShop? Tak, no, możemy to, sam system może zaciągnąć produkty z Allegro do BaseLinkera i następnie opublikować je na sklepie, tak. Okej. Czy BaseLinker planuje funkcjonalność sklepu na bazie swoich rozwiązań, czyli udostępnienie klientom funkcji typu wygeneruj sklep na bazie danych w BaseLinker? Według mojej wiedzy nie. Dzisiaj BaseLinker oferuje funkcje sklepowe, ale raczej związane z magazynem. Nie mam takiej wiedzy, żebyśmy planowali utworzyć interfejs sklepu, żeby każdy, kto ma BaseLinkera, mógł też szybko wyklikać swój sklep. Okej. Ktoś tutaj zapytał też, czy w przypadku wejścia za granicę, czy w obsłudze BaseLinker będzie możliwość wykupienia obsługi VAT? Jest to wymagane w przypadku, kiedy przechowujemy towar poza granicami Polski. Nie wiem, czy to chodzi o tą kwestię VAT-u OSS. My dostosowaliśmy moduł wystawiania faktur do tego, żeby
móc go tam procesować. Przypomnij, czy to chodziło o to, żeby w BaseLinkerze był moduł dedykowany fakturom zagranicznym? To chodziło tutaj o możliwość wykupienia obsługi VAT. Już ktoś na ten temat coś tutaj napisał, ale jeżeli pytającym mógłby uściślić, to fajnie by było, to wrócimy do tego. Znaczy, obsługi podatkowej nie prowadzimy, raczej możemy doradzić, jak to systemowo rozwiązać w przypadku faktur wystawianych za granicę. Dobra. Czy w BaseLinkerze można ustawić wariant ilościowy? Do aukcji? To też poprosimy może o. Uściślenia. Ok. Dobra, idę dalej. Teraz się pojawiają nowe pytania. Czy jak ktoś by chciał zrobić funkcję sklepu na bazie bez może się do Was zgłosić na bazie BS? Ja tu mam pytanie. Pan Michał pyta, ile ogólnie paczek dziennie trzeba wysłać, aby model sprzedaży się sprawdzał w dropshippingu? To No i zależy. Pewnie to zależy. no tak, a czy to jest taka, to jest pytanie za 1 000 000 złotych de facto, no bo możemy wysyłać kilka paczek z dużą marżą, możemy wysyłać kilkaset paczek z mniejszą marżą. Ja myślę, że w dropshippingu kluczowy jest ten partner początkowy, czyli producent, czy też hurtownia, z którą współpracujemy, i możliwość i unikalność prezentacji tej oferty, bo zauważcie, że są aukcje na różnych portalach, które oferują to samo. Możecie podejrzeć na przykład, ile osób już kupiło dany produkt, i często ten produkt, który się cieszy największym zainteresowaniem, to wcale nie jest ten najtańszy. No i tutaj wchodzimy już na taki etap, na taką strefę handlu i z psychologii zakupu, i z zachowań konsumenckich, ale jednocześnie myślimy o tych najbardziej racjonalnych wyborach, no bo przecież się utarło, że po co przepłacać, jak można kupić taniej. Ale no, w przypadku zakupów, no to nadal myślę, że taka impulsywność w klientach jest i pewnie każdy z nas gdzieś tego doświadczył, kupując coś w internecie. Jasne, rozumiem. Dobrze, Wojtek, a powiedz mi, co byś polecił, co sprzedawać Twoim zdaniem, co byś polecił początkującym, chcącym wejść, wiesz, dopiero w świat e-commerce? Ja myślę, że kwestia samych produktów to jest bardzo indywidualny temat, bo są takie produkty, które jako pasjonaci czy osoby, które są związane z jakąś konkretną dziedziną, jesteśmy w stanie opisać w taki sposób, który trafi do kupujących. Natomiast ja bym miał inną poradę dotyczącą takiego pytania ważnego, gdzie sprzedawać. I wydaje mi się, że to nie jest do końca pytanie, czy sklep internetowy, czy marketplacy. Na pewno taką strategią, którą bym rekomendował, to jest rozpoczynanie e-commerce'u od sprzedaży na marketplace'ów, zobaczenie, jak jesteśmy dobrzy w tym, żeby takie oferty tworzyć, jak jesteśmy dobrzy w tym, żeby konwertować klientów. Zbudowałbym na tym pewnie jakąś bazę klientów, a potem otworzył swój sklep, gdzie tam kierował też, czy zaczął go promować, no bo miałbym proces sprzedaży już wyuczony, opisy produktów. Wiedziałbym, jak funkcjonują dostawy, zwroty, co jest tam ważne dla klientów, i wtedy bym uruchamiał swój sklep. A odpowiedź, że to zależy przy produktach, no tak, jeśli ktoś jest pasjonatem biegania, to na przykład jak zacznie sprzedawać koszulki do biegania, to pewnie zwróci uwagę na takie kwestie tego produktu, na które ktoś, kto nie biega, nigdy by nie wpadł i nie myślałby o tym, żeby to opisać. Ja myślę, że to dotyczy wszystkich produktów, które są sprzedawane w internecie. Im nam bliżej do danej branży, tym na pewno będzie to wszystko bardziej autentyczne i będziemy mogli w łatwiejszy sposób tych klientów przekonać do współpracy. Okej, dzięki. Wracając do tej ilości wariantu, Marcin pyta, że sprzedaje towar w kompletach, a główny produkt jest w sztukach, tworząc wariant
z magazynu schodzi na przykład jedna sztuka zamiast tej ilości wariantów i czy można to skonfigurować zamiast opcji zestaw produktu? To już jeden. Chyba musielibyśmy zapytać moich kolegów z działu supportu, bo właśnie ja chciałem odpowiedzieć o zestawach, że można stworzyć zestaw, ale to prosiłbym, żeby się odezwać do mnie na LinkedInie albo mailowo, to odpowiem. Wkleję twój LinkedIn, to Marcin, napisz po prostu do Wojtka, zgadzacie się. Dobra. Tutaj Anna pyta, jakbyś mógł przeczytać takie dłuższe pytania, też chyba bardziej co do panelu. Czy pobierając z Baselinkera z wydruków i eksportów? Czy pobierając baselinkera z wydruków i eksportów spis zamówień i produktów w pliku CSV, można w tym pliku dodać kolejną kolumnę z nazwą producenta produktu, żeby można było robić zestawienie zamówienia z podziałem na produkty do różnych producentów? Chyba musiałbym jeszcze raz przeczytać. Proszę Pani Janno wysłać to pytanie na bokmopa.bazelinker.com i w tytule napisać, że to jest pytanie do Wojtka. To razem z kolegami, którzy pracują nad eksportem i nad generowaniem zestawień, to wypracujemy. Tutaj ktoś sugeruje, że nie można polecać, jasne, nie można polecać klientom swojego sklepu z marketplace'ów, natomiast to też nie jest tego typu intencja. Myślę, że własny sklep internetowy na marketplace też może istnieć i to nie jest tak, żeby zrezygnować z marketplace'u i przerzucić wszystkich na sklep, tylko pokazać, że na marketplace sprzedaje sklep internetowy, który też istnieje. Myślę, że tutaj użytkownicy też jako konsumenci też doskonale wiedzą, jak tutaj nawiązać kontakt ze sprzedającym. Okay. A wróćmy jeszcze proszę do tych trendów. Pokazałeś super dane, badania, ale jak myślisz, tych nowych użytkowników, którzy będą wchodzić dopiero do świata e-commerce, co oni będą sprzedawać według ciebie? Czy ten trend się utrzyma wśród tych nowych użytkowników, czy raczej myślisz, że będą szli w inną stronę? Ja myślę, że mimo wszystko osoby, które wchodzą do świata e-commerce, chcą łatwo zacząć zarabiać i szybko zacząć zarabiać. I to, jaką pracę domową wykonują, to na pewno takie badanie konkurencyjności, czyli ile jest sprzedawców, czy ilu jest sprzedających, którzy oferują dany segment produktów. No i myślę, że pytanie, czy już ktoś to sprzedaje, to powinien sobie zadać każdy. Ja nie uważam, żeby branża, w której nie ma konkurentów, była, oczywiście to jest do zweryfikowania, ale była dobrym znakiem. Jeśli są dzisiaj firmy, które to oferują, to znaczy, że też są klienci, którzy to kupują i możemy to zweryfikować. Myślę, że będzie wśród tych nowych osób, które zaczynają, myślę, że będą to produkty mimo wszystko popularne. Minimalizuje to ryzyko i poniesienie jakichś tam strat, więc raczej będzie to w trendzie i potem, no bo proces mamy ten sam. Sklep internetowy to jest zawsze nasz sprzedawca, który działa 24 godziny na dobę, nigdy nie choruje. Jeśli dobrze stworzymy jego opis, to będzie nam generował sprzedaż wieczorami, rankami czy w różnych strefach czasowych. My też widzimy, że coraz chętniej klienci, którzy zaczynają współpracę z e-commerce, od razu nastawiają się na wysyłanie i wystawianie produktów też na inne rynki. No i oprócz tego też warto pamiętać o tym, że sprzedaż online to też kanały, o których tutaj nie mówiliśmy, czyli na przykład media społecznościowe. Pewnie każdy, jak scrolluje Facebooka, to widzi, ile jest na przykład transmisji live prowadzonych, gdzie są sprzedawane ubrania czy ciuchy, i to też jest kanał sprzedaży online'owej. Tak, Więc zgadzam nie się. wykluczałbym też tego, no bo składanie zamówień na Messengerze, czy też kupowanie tego typu produktów, no to jest tak jakby bazowanie na tym, gdzie dzisiaj jest uwaga klientów. Jeśli ktoś scrolluje Facebooka jadąc w tramwaju czy w autobusie, no to być może trafi na właśnie taką okazję zakupową.
Super, no to było dobre podsumowanie. Słuchajcie, będziemy już kończyć. Bardzo Wam dziękuję i Tobie, Wojtku, że przyjąłeś zaproszenie. Prezentacja i wideo będą dostępne za około tydzień na Waszych skrzynkach, więc słuchajcie, no do zobaczenia. Trzymajcie się, pa, pa. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność i pozdrawiam.